Radzę czytać książki w oryginale, bo pełniej oddają myśli autorów. Oczywiście, zdobycie wersji angielskiej to trochę wysiłku. W miarę łatwo mają miłośnicy e-booków i audiobooków, bo zakupy na Kindle i Audible są proste. Jednak czasem wolimy sięgnąć po papierową książkę. Jak sobie wtedy poradzić? Zacząłbym od poszukania na polskich portalach, sprzedających z pierwszej albo z drugiej ręki. Jeśli tam nie ma książki, albo jest niepokojąco droga, to proponuję wizytę na amazon.pl. Jest to polskojęzyczna odsłona niemieckiego Amazona, a jego zaletą jest bezpłatna dostawa zamówień za co najmniej 39 euro. Zatem przy zakupie kilku książek ma to sens. Jeśli jednak kupujesz pojedynczą książkę, to warto zajrzeć na amazon.co.uk, czyli brytyjską wersję portalu, bo tam wysyłka jednego egzemplarza to kilkanaście złotych, gdy u Niemców będzie grubo ponad 20 złotych. Reasumując, przy dużych zamówieniach książkowych korzystam z polskojęzycznego Amazona, a przy małych z brytyjskiego.